zapraszam do wspomnień. Dziś trochę o feriach. Wojskowe koło PTTK Wiarusy co roku organizuje rajd zima. Jest to piesza wędrówka po mieście i okolicach. W tym roku taki rajd szlakiem szczecineckich pomników już się odbył. My wspominamy rajd z 1999 roku. Wtedy to była prawdziwa zima. Teraz chciałbym Państwa zaprosić na rajd Zima 99. Rajd odbył się wczoraj, to jest w niedzielę, brzegiem jeziora Trzesiecko. Rajd zorganizowało Wojskowe Koło PTTK Wiarusy. Rajdem tym zainaugurowano 29. rok działalności tego koła. Jest to szmat czasu, ale i dorobek to koło ma olbrzymi. Zapraszam na migawki z rajdu. Kawia Rusy rozpoczyna dzisiaj 29. rok nieprzerwany, podkreślę, żeby w walcach określę, ale również przede wszystkim dla młodzieży, dla harcerzy, ze środowiska Szczecinka i nie tylko. Początek rajdu miał miejsce przed budynkiem byłego klubu garnizonowego w Szczecinku. Pogoda dopisała, prawie wiosenna, uczestników około 100. Była młodzież ze szkół podstawowych, harcerze, dzieci z domu dziecka. Licznie dopisały również rodziny z dziećmi. A przede wszystkim mamy. I czas w drogę na pierwszy spacer, pierwszy mały rajd zorganizowany przez Wiarusy. Sześciokilometrowa trasa tego spaceru wiodła brzegiem jeziora Trzesiecko, dalej do Lasku Zachodniego, spacer po tym lasku i powrót przez osiedle Zachód do klubu garnizonowego. Uczestnicy rajdu wysłuchali informacji, gawędy o historii kamieni, które leżą przy szosie Barwickiej. Z kamieni tych miał powstać pomnik zwycięstwa nad Wschodem. A jak zakończyła się wojna, wszyscy dobrze wiemy. Niemcy tę wojnę przegrali i pomnik w rejonie Szczecinka nie stanął. Natomiast stały się ogromne, duże głazy, kamienie dostarczone pobliskich miejscowości. Na kamieniach można jeszcze dzisiaj odczytać nazwy miejscowości, z których te kamienie zostały dostarczone. Powtarzam, z tych kamieni miał powstać monumentalny pomnik zwycięstwa nad Wschodem. I dalej w trasę. Kolejny bunkier na trasie, tak zwany bunkier sanitarny. Jeden z wielu, jakie są świadectwem
umocnień wału pomorskiego w rejonie Szczecinka. Chwila przerwy w Lasku Zachodnim i dalej na spacer. Coraz cieplej, słoneczko grzało, to też niektórzy już rozpinali się w swoich ciepłych kurtek, a co niektórzy nawet je zdjęli. W Lasku ostało się jeszcze troszeczkę śniegu. I to był ten element rajdu zima. Bo temperatura była dodatnia. Lasku Zachodniego jest pofałdowany. Uczestnicy, które aktualnie poznają wąwóz, bardzo ciekawe miejsce, popularne wśród saneczkarzy. Można tam bezpiecznie zjeżdżać sankami z górki, również na nartach. Są też i większe wzniesienia, a największe z nich zwane popularnie Monte Cassino, co najwyższe wzniesienie w Lasku. Panorama na osiedle Zachód z najwyższego wzniesienia w Lasku Zachodnim. Na wzniesieniu tym są fragmenty bunkru bojowego, tak zwanego bunkru dowódczo-obserwacyjnego. Thank you.
Spacerującym rajdowiczom towarzyszyły pieski. A na mecie rajdu, która miała miejsce w budynku byłego klubu granicowego, czekała na uczestników, jak zawsze, pyszna, gorąca zupa grochowa. Zupa smakowała wszystkim, a niektórzy pozwolili sobie nawet na podwójną dokładkę. Rajd zrealizowany został dokładnie w 54. rocznicę wyzwolenia Warszawy, dlatego tematycznym konkursem głównym imprezy był quiz Co wiem o Warszawie. Quiz ten zwyciężył kolega Andrzej Juniewicz, opiekun drużyny dzieci i młodzieży z klubu Towarzystwa Turystyczno-Sportowego Pomerania. Dzieci z domu dziecka wraz z swoimi wychowawcami. Nas uroczyść na horyzoncie stoją góry. Nikt nie wie, czy tam dojdziemy, czy się wdrapiemy ponad mury. To były migawki z rajdu Zima 99 zorganizowanego przez Wojskowe Koło PTTK Wiarusy. W ubiegłym tygodniu obiecywaliśmy powrót do wspomnień związanych z feriami. Słowa dotrzymujemy. Przypominamy zabawy feryjne organizowane przez Wiarusy w 1997 roku. Popatrzmy, jak to było. Thank you.
Końca. Prawie że przy wiosennej pogodzie ogniskiem żegnamy się z dziećmi, które przez 2 tygodnie uczestniczyły na imprezy przygotowane przez klub garnizonowy. Średnio 60 dzieci przychodziło. Niezależnie od tego gościliśmy dzieci ze szkół podstawowych numer 5 i numer 6 oraz dzieci z domu dziecka. Przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy wiele imprez, imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych. Były wyjazdy do Wałcza, do Czarnego. Dzieci poznały bazę szkoleniową młodszych specjalistów czołgowych. Poznały teren byłego obozu jenieckiego Hammerstein, Stalag 2B w rejonie Czarnego. Wypoczywały przy muzyce, bawiąc się w różne gry sportowe, gry rekreacyjne. Jak powiedziałem, imprezy były otwarte. Gościliśmy wiele dzieci z całego miasta. Byliśmy otwarci również, jak powiedziałem, dla szkół. Dzisiejsze ognisko zamyka tą imprezę. Wcześniej wiele dzieci zostało honorowanych nagrodami fundowane przez klub garnizonowy za aktywne uczestnictwo w imprezach, za zwycięstwo w turniejach, konkursach przygotowanych przez organizatorów. Z tego miejsca wypada mi tylko zaprosić dzieci ponownie na rok przyszły, na przyszłe ferie w klubie, a wcześniej na imprezy, które przygotuje klub w czasie ferii letnich. Dla tych dzieci, które ze Szczecinka z przyczyn różnych nie wyjadą, a będą na miejscu. W sierpniu przygotowujemy blok imprez, wakacje w klubie, na które pozwolę sobie już dzisiaj zaprosić. Dziś już kończymy wspomnienia. Wracamy do rzeczywistości i oglądamy magazyn telewizji lokalnych i regionalnych.